No, jesteśmy. Dzień dobry, kochani. Witamy. Witamy z chmur i obłoków. Czekamy najpierw na pierwsze osoby, które wybaczą nam ten parominutowy poślizg. Witamy naszego gościa specjalnego. Ryszardzie, z wielką przyjemnością witam Ciebie. Tak się ucieszyłam, jakby kliknąłeś ostatnio i widzisz, dokąd to zaprowadziło. Tu przed kamerkę. Witam Witam serdecznie wszystkich. No jak to z Izabelą? Jakiś tam czas, żeśmy kiedyś rozmawiali i teraz mówiliśmy się, że porozmawiamy telefonicznie. I ona mówi, idź się uczesać, bo masz włosy rozczochrane i robimy wywiad. A więc ja szybko, wiesz, szybko, jaką tam zrobiłem. Poszukałem sobie ładnego miejsca, bo żeby tak coś było widać. I sobie usiadłem. Witam wszystkich. Witamy wszystkich, kochani Asię, Elżbietę, Joannę i wszystkich tych, którzy już nas oglądają i którzy wybaczają, że ciągle patrzę w ekran, a nie w kamerkę, bo jakoś trudno mówić do kamerki. Zacznę od takiej małej prywatnej. Słuchajcie, kochani, bardzo przepraszam wszystkich tych, którym jeszcze nie odpisałam. Dziś cały dzień mi zajęło odpisywanie na, słuchajcie, Messengerze. Jutro maile, także wybaczcie, postaram się jak najszybciej dokończyć to wszystko, ale tego jest tak dużo, że no mówiąc krótko, trochę nie ogarniam, a chciałam też tutaj przyjść z cudownym gościem, w związku z tym, no zamiast wieczór z odpisywaniem, mam wieczór z Ryszardem. Ryszardzie, co u Ciebie? Ojcie, kochani, tak? Słuchaj. Uspokoimy troszeczkę wszystko, znaczy ty jesteś spokojna, ale ja siebie. Tego jeszcze tu nie było. Alleluja, 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 alleluja. Dzień dobry jeszcze. Czyli jednym słowem, nie dość, że pisarz, muzyk, ja pamiętam, kochani, jak ja, że tak powiem, odwiedziłam Ryszarda w jego mieszkaniu w Zabrzu i tam cudowny pokój z pięknym białym fortepianem nadal stoi, Ryszardzie. Stoi. Służy, grasz na nim pięknie nadal. No nie wiem, czy pięknie, sąsiedzi nie skarżą się. No to super, ale ty teraz mieszkasz gdzie indziej? Nie, no w ogóle mieszkam w Zabrzu, a w tej chwili przebywam, że tak powiem, uciekłem, żeby nie oglądać męczących, zmęczonych, zasłoniętych, pięknych twarzy. Dobrze, że oczu nie musimy zasłaniać, bardzo to męczące, dla mnie męczące, żeby to widzieć, żeby to obserwować, a teraz tu po prostu jestem poza tym. O proszę, mamy tutaj Wandę, która czyta właśnie twoją książkę. Tak. Tak, Cisza, esencja naszego umysłu. I bardzo ci dziękuję. No również dziękuję. I jak wytrzymuje to? No to niech nam napisze, jak wytrzymuje tą ciszę, tak? Esencję naszego umysłu. Kochani, bo Ryszard jest człowiekiem niezwykłym, napisał 3 książki. Właściwie z takiego nurtu, którym my się zajmujemy, czyli takiego zmiany świadomości. Może coś opowiesz, jak to się zaczęło, Ryszardzie? Skąd ten pomysł, żeby pisać? Jak i kiedy zacząłeś? Jak wiele lat temu może? Pierwsza książka była wydana, jest to możliwe, że w 12 roku, patrz, mi się już to zupełnie zapomniało. Tak, w 12 roku, w 2012 i pisałem ją 9 lat. Czyli to była taka potrzeba serca. Potrzeba, właściwie praktyczna potrzeba moich poszukiwań, tych odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest, jak się porozumieć między kiedyś, w tej chwili wydaje się wiele rzeczy takich prostych, ale jak ja, że tak powiem, byłem młodzieńcem, to niewielu ludzi znało psychologię w sensie typów osobowości, Enneagram według Helen Palmer, to były rzeczy. Były takie czasy, w których książki, jak się pojawiły, to one sprzedawane były tylko gdzieś przy kościele, za czasów przed Solidarności, że wychodziło tylko Osservatore Romano, jedyna gazeta, która nie była trybuną robotniczą. To są bardzo odległe czasy, ale wtedy poszukiwaliśmy sami wszystkiego. I nie było to łatwe. Nawet pamiętam, że jak sobie studiowałem we własnym zakresie historię filozofii,
to musiałem stworzyć własny słownik. Jak odnalazłem już, co dane określenie oznacza, określenie filozoficzne, to sobie zanotowałem, żeby się w tym gąszczu nie pogubić. No teraz tylko powiem witaj do asystenta i on mi natychmiast odpowie. Każdy wyraz. Wszystko się zmienia i to była taka potrzeba poszukiwań, żeby odnaleźć siebie, żeby się, że tak powiem, pozbierać w tej rzeczywistości, w której jednak ta wiedza, a może nawet nie wiedza, no była jakby mniej dostępna. No, głównie chodziło mi o porozumienie międzyludzkie. Zanim odkryłem, a samemu musiałem to odkrywać, że ten świat jest lustrem, że tak naprawdę ja wszystko rzutuję, że tak naprawdę jak córa mi co chwilę powtarza, wszystko cokolwiek mówisz, to jest też tylko moja wyobraźnia, moje wnętrze i to, co ja postrzegam. To mówię i to wyrażam. To, co poszukiwałem i to, co pisałem, to było to, co przeżywam i jest mnie potrzebne. No i to taka to była historia tych poszukiwań. Ja myślę, że może przez to te twoje książki są tak wyjątkowe, że jest w nich muzyka. Ale to muszę przeczytać. Słuchaj, bo pani Wanda odpisała o twojej książce, słuchaj, Ryszardzie. Rewelacja. Staram się znaleźć wewnętrzną ciszę i spokój w tym czasie. Dziękuję. Również dziękuję. No to jest takie typowo męskie spojrzenie, dlatego przez umysł do serca. U kobiety to jakby z serca do umysłu powinna być korelacja. No niemniej to jest to piękne takie zazębianie się tych płci, tej energii męskiej i tej energii żeńskiej. Co ciekawego, pisząc tą książkę, odkrywałem po kolei i wpadłem na pomysł, co może być wspólnym mianownikiem w tym zwariowanym świecie między Żydem, Grekiem, muzułmaninem, katolikiem, dzieckiem, kobietą, mężczyzną i na dodatek jeszcze XVII wieku i XXI wieku. I tak pisząc przez te 9 lat mówię, no przecież wspólny mianownik to jest ta cisza, czyli stan, w którym ja potrafię zatrzymać myślenie. Tego się nie da. Umysł jest po to, żeby myśleć. Ale pięknie to powiedział Antony de Mello, zatrzymać paplaninę umysłową. Czyli wchodzenie w dialog z myślami. Co zrobię, jak sobie poradzę, co w tej chwili sytuacja, pandemia, lęk i tak dalej. To, co nam kreuje nasz umysł, to jest najczęściej myśli dotyczące przeszłości, czyli coś, czego nie ma, czyli wyrzuty, żale, lub przyszłości, coś, czego też nie ma i zawsze może być inne, prawda? Czyli lęk najczęściej przed przyszłością. Zatrzymanie tej paplaniny, no to jest praca. To jest praca całego życia. Bo tu mamy programów nieskończoną ilość. Ja szczególnie, ale powiem ci, Ryszardzie, odkąd mówisz, czuję spokój, więc chyba nie tylko twoja książka działa, ale i też twoja energia. To by nie było jednak, jeśli byłeś w stanie napisać to, przelać to wszystko, co czujesz na ten papier, to musisz być też częścią tego. Więc siłą rzeczy myślę, że tutaj nasi słuchacze też odczuwają ten wewnętrzny spokój, który towarzyszy twoim wypowiedziom. Ale czy tobie się udało zachować tę wewnętrzną ciszę, którą tak opisywałeś w tej książce? Też w ciszy coś takiego napisałem, że świętemu Pawłowi udało się, spadł z konia i został oświecony. Może to tylko ten jeden wypadek na świecie. Trudno mi uwierzyć w radykalną zmianę. Bywają momenty, w których się budzimy i mamy radykalną zmianę, ale tak czy owak nie staje się wtedy jeszcze Bogiem. Bóg przemawia przeze mnie, jest Bogiem w działaniu, wszystko jest energią. I to jest proces usuwania tych lęków, programów, może nawet nie usuwania, rozumienia
dotarcia do nich, zrozumienia i rozpuszczania ich, wychodzenia z tego i czym bardziej wychodzę i czym bardziej wchodzę w ciszę, tym bardziej przybliżam się do źródła i tym bardziej jestem otwarty na to, czym się zajmujesz, czyli na intuicyjne poznanie. I to jest proces, który nie ma końca. Dlaczego? No bo Bóg nie ma końca, źródło nie ma końca. Jego doskonałość, moc, siła, inteligencja, miłość, żeby to poznać w pełni, to jest bzdura. Spadam z konia i poznaję to w pełni. Nie. Oświecenie, mądrość, to tak po szybku powiem, to jest umiejętność postrzegania świata poza, w maksymalnym stopniu poza lękiem i umiejętność rozeznania, co jest dla mnie prawdą, co jest fałszem i umiejętność podejmowania właściwych decyzji. I nie ma takiego, który nagle to potrafi. Potrafi lepiej, jeszcze bardziej lub mniej. To jest prosta, nieskończona. Tak postrzegam tak zwane oświecenie, przebudzenie i naszą drogę, która nie ma końca, bo poznanie nie ma końca. Tak to. No a jeżeli chodzi o energię, wiesz, no, włożyłem w tą książkę, we wszystkie trzy książki, no całe serce. Dlatego, tak jak powiedziałaś, to musi być, musi czytelnik to odczuć, jeżeli działa na podobnych jakichś wibracjach. Absolutnie. No. Ale tutaj, słuchaj, odkryła się kolejna prawda. Otóż, drogi Ryszardzie, to ten twój hipnotyzujący głos tak działa. Tu jedna z pań mnie to powiedziała, więc hipnotyzuj nas swoim czarującym głosem. Widzisz, odkryjemy jakąś nową prawdę o tobie samym. Czyli twój głos też daje nam ten spokój, ale rzeczywiście jest w twojej energii coś takiego, co wycisza nawet takiego pędzi wiatra jak mnie. Także dziękuję. Tak? Pędzi wiatr taki jak ty, niech lepiej się nie zatrzymuje, niech zostanie pędzi wiatrem i twoją ciszą jest właśnie jego... co nazwałam pędzi wiatrem. No cisza ma wiele wymiarów, nie? Burza też jest ciszą. Bo esencją burzy jest grzmot i to jest jej cisza. Burza nie wsłuchuje się w deszcz, bo przestanie być burzą. Twoją, tyś nazwała to pędzi wiatrem, Boże, przypadkiem, nie? Ale to jest twoja cisza. Ale tu akurat mówimy o innej ciszy, o ciszy umysłu, no to tak notabene. No. A jak tobie się, Ryszardzie, udaje zachowywać w tą ciszę w dobie tego wszystkiego, co się dzieje? No, średnio mi się udaje, dlatego, bo jestem impulsywny, zauważyłem, że jestem bardzo krytyczny, wybuchowy, w pewnym sensie od razu mówię, przyglądam się panu Jackowskiemu, którego pozdrawiam serdecznie. Dobrze mówię, pan Jackowski. Jak on kapitalnie, bo ja bym powiedział tak, ludzie, zdejmijcie te maski, nie ma żadnej pandemii. No i kogo ja przekonam? Powiedzą świry, bo obrażę tych, którzy je noszą, a trzeba nosić. Idę do sklepu i sprzedawczyni ma maskę, no ja nie będę jej obrażał. Skoro ona musi w niej być, to ja z szacunku dla niej coś tam się zasłoni jakąś chusteczką. Więc jest to, to są delikatne sprawy i nigdy nie jednoznaczne. A w związku z tym, że mam taki język ostry, walne, a pan Jackowski tak to delikatnie, tak delikatnie to wszystko mówi. I to mi się podoba, że tak można to przekazywać pewne rzeczy i trafi się do szerszego grona. Bo tak to, jak ja zdecydowanie powiem, ludzie, i nie umie się czarno na biały. Nie ma pandemii. Nie ma pandemii. Ludzie umierają co roku. I proszę zobaczyć, ilu w tamtym roku umarło w pierwszym kwartale, ile w tym roku i wtedy zobaczymy, co się dzieje. Nic nadzwyczajnego. To tylko kwestia, o czym się mówi i co się nagłaśnia. Ale wiesz, Ryszardzie, jeśli przyjmiemy, że wszystko jest emanacją nas,
to jednak coś tam wywołaliśmy, prawda? Czyli wywołaliśmy jakby to wszystko, co się dzieje. No bezwzględnie, to jest, tylko że wiesz, twoje pierwsze pytanie, jak sobie z tym radzę? Jak widzisz, różnie, bo wchodzę w tą wewnętrzną, w tą paplaninę umysłową i co chwilę tam coś podglądam, dlatego, bo jestem przekonany i odkąd pamiętam, odkąd zorientowałem się, że wiem, że jestem, to od tego momentu wewnętrznie byłem przekonany, że doczekam tych czasów, w których świat się zatrzyma, żeby ruszyć od nowa. I wiem, że to jest kwestia jeszcze kilkuset lat, ale teraz to jest genialnie piękny czas. Jesteśmy w momencie, w którym Ziemia cała zatrzymuje się w miejscu, no bo gospodarka runie, bo inaczej nie może, bo jak nikt nie pracuje, przepraszam, znowu mówię, nikt nie pracuje. Halo? Jesteśmy, no, jesteśmy. To znikną, no i wiesz, i po prostu jak się dzieje, to się dzieje. Jak jest zatrzymanie gospodarki, no to jest krach. I mamy teraz fajnie, spokojnie sobie siedzę w górach, wszystko gra i nie jeden tak ma fajnie, ale to jest cisza przed wielką burzą. I jest to bardzo dla mnie ekscytujące i radosne. Mam nadzieję, że będą teraz wielkie ujawnienia. Są cały czas, tylko my raz wierzymy w nie, raz nie. Cały czas do nas dochodzą informacje takie, o których wspomniałbym 10 lat temu, to mi tak pokazywało. A teraz wszystko o tym wiedzą. I dlatego nie ma też czegoś takiego jak odkrycie prawdy. To wszystko jest tak powolne i wszystko jest tak, no nie wydarzy się to złożone. Tak, żeby to jak złożone. No. No i koniec. I cieszę się z tego, dlatego, bo wzrasta świadomość, bardzo szybko wzrasta świadomość i my wszyscy przerabiamy, wychodzą z nas różne emocje, pojawiają się różne sytuacje, których nie było. Czas przyspiesza. Co znaczy czas przyspiesza? To znaczy emocje działają szybciej. To znaczy w nas się wszystko, zegary chodzą tak samo. Tylko emocje w nas pojawiają wibracje ziemi, lub jak to się nazywa, co to, fale Schumana. Fale Schumana. I to są takie różne rzeczy, które wskazują na to, że rzeczywiście ta żyjąca istota, matka Ziemia, zaczyna się denerwować. Zaczyna robić troszkę porządków. Zaczyna robić porządki. No i cieszę się z tego. I jak sobie z tym radzę? No, cieszę się po prostu z tego. No. Tylko za dużo jeszcze wpycham nosa i zaglądam za dużo. Oczywiście telewizji nie oglądam, jeżeli chyba tylko dla rozrywki, ale niemniej tam podglądam co chwilę na tym telefonie, co się wydarzyło w świecie. Czyli ten stary jakiś taki mój zwyczaj pozostał. Rozumiem. Ja to trochę czuję się odrealniona, bo powiem szczerze, nie oglądam w ogóle telewizji. Ostatni raz owszem, puszczę sobie jakiś tam filmik, który mam jakiś nagrany, natomiast bardzo rzadko, ale ostatnie moje doświadczenie z telewizją, nie wiem, było z 3 tygodnie temu, kiedy włączyłam sobie wiadomości i zobaczyłam pogrom w kinach, gdzie leżą ludzie na korytarzu, a w tym czasie moja córka rozmawiała z swoim przyjacielem Chińczykiem, który wrócił do pracy. Więc w ogóle tego nie ma, więc tak sobie popatrzyłam, no kobieto, jak chcesz dziennikarskie science fiction oglądać, no to proszę bardzo, ale po co? Więc jak powiedziałam, wszystkim czuję taki rodzaj odrealnienia. I tak pracuję w domu, więc niewiele to, że tak powiem, zmienia. Ważne w tym wszystkim, żeby zachować właśnie, Ryszardzie, tak jak to powiedziałeś, tą wewnętrzną ciszę. Ten spokój, co dla mnie jest trudne, bo mój umysł bardzo często galopuje. Z drugiej strony jednak może to galopowanie nie daje dostępu tym rzeczom, które są nieistotne teraz. Niech i tak się dzieje. Mamy tu piękny komentarz. Ja ostatnio płaczę coraz częściej. Czy ma to związek z naszą ziemią? Ryszardzie, ja myślę, że to jest tak, że w tej chwili ludziom rzeczywiście ta emocjonalność w jakiś sposób puszcza się. Stajemy się mniej, ja bym powiedziała,
w stanie zapanować nad emocjami, ale z drugiej strony w jakiś sposób też myślę, jest uwolnienie, a ty co na ten temat myślisz, Ryszardzie? Wiesz, zauważyłem, jak się pojawiają różne takie emocje, oglądam sobie jakiś tam serial wybrany przeze mnie. Ostatnio się wciągnąłem troszeczkę. Pojawia się jakaś scena, taka, która pobudza uczucia, wiesz. Ja zauważyłem, że ja przesuwam. Nie wiem, jeszcze muszę to zaobserwować, tylko myślę, że płacz w moim wypadku byłby wspaniały, bo ja potrafię się wzruszyć do łez, słuchając muzyki. Tak, słuchając muzyki. Potrafię się wzruszyć przy sztuce, potrafię się wzruszyć, ale to jeszcze nie wszystko. Są jeszcze takie emocje, które w sobie trzeba dopuścić do głosu. I w moim wypadku, wiesz, no, ostatni taki mój płacz, szloch, 7 lat temu pamiętam i 18 lat temu, jak się cały goliłem przed operacją, wiedząc, że jest to śmiertelna sprawa, nie? I wtedy stoję w tej wannie, golę się całe ciało. No ja jestem jak małpa. I wiesz, i płaczę sobie w tym brodziku. Nie ze strachu, wiesz, tylko w ogóle. I, no myślę, że płacz, no trzeba go dopuścić. Chyba, że u kogoś jest płacz notoryczny, to na odwrót. Bo każdy ma swoją prawdę. W moim wypadku płaczu więcej mi się przydało. No ale jesteś mężczyzną, a mężczyźni podobno mają być twardzi. No to jest błędne wychowanie. Nie płacz, bo jesteś mężczyzną. To tak wychowywano za moich czasów. No. Może jeszcze powiemy o innej książce. A bardzo proszę. No. O której chciałbyś nam opowiedzieć? No wiesz, no weźmy po kolei. Kolejna książka tam jest. Tą pierwszą książkę, potem nazwałem to wszystko, że jest to tryptyk. Cisza to jest pokora, bo w sposób, z pewną pokorą poznaje istotę życia, istotę własnego istnienia, a w trzeciej części tej książki jest istota poszukiwań, czyli ćwiczenia medytacyjne. Nazwałem to pokorą. Druga książka jam jest, to jest pojednanie z samym sobą. Każde centrum energetyczne ma swój odpowiednik w psychologii w pewnym sensie, bo na przykład czakra poczucia bezpieczeństwa, czakra wyrażania się, czakra połączenia, intuicji i tak dalej. To tak skrótowo. No i to jest cieniutka książka, zaopatrzona też w audiobooka z podkładem muzycznym genialnym, zrobionym przez Grażynę Klein. Ja tam czytam 60% tej książki. To też zresztą w YouTube można znaleźć. Tam jest coś w rodzaju afirmacji. Mam w sobie moc. Odkrywanie swoich możliwości we wszystkich sferach i swoich praw, jakie mamy i często je sobie ograniczamy. To jest książka tej mocy poznania siebie, pojednania z samym sobą. No a ta trzecia, gdzieś półtorej roku temu wydana, to jest spojrzenie Boga. Co Bóg by odpowiedział na to pytanie? I drugi podtytuł jest bliźniacze dusze. Zazwyczaj marzymy o tej bliźniaczej duszy. Każdy z nas chce być ukochany w sposób bezwarunkowy. No i dobrze byłoby, żeby to było ukochanie partnerskie, nie? W której osoba staje się tą najbliższą osobą i kocha cię w pełni.
na poziomie ciała, na poziomie umysłu i na poziomie duszy. Na poziomie ciała to jest pełna nieakceptacja, pełny podziw. Akceptacja to jest brzydki wyraz. Ja akceptuję, że jestem gruby. To znaczy, że widzę i krytykuję to. Nie podoba mi się to, ale to akceptuję. To nie ma związku z miłością. W miłości się nie widzi tego. Jest pełne przyjęcie, jest pełny zachwyt na poziomie ciała, na poziomie umysłu, czyli mamy połączenie we wspólnym spojrzeniu na świat, we wspólnych poszukiwań, we wspólnych kierunkach. Charakterologicznie możemy być jak pies z kotem i dobrze, bo wtedy się rozwijamy. Ale tu musi być pewien poziom, nazwijmy to poziom duchowości, czyli obydwoje spadli z konia na przykład. O, piękna duchowość. No i na poziomie duszy, na poziomie ciała, umysłu i duszy. No, takie intuicyjne połączenie też między sobą. Czy to jest możliwe? Próbuję to opisać w tej książce. Ale istotą tej książki jest zadawanie pytania, kim jestem. I to jest pytanie, które mogę zadawać bez końca i nikt nigdy nie znalazł na to odpowiedzi. Homo sapiens i tak dalej, to są wiadomo słowa. Ale kim, czym jestem? Co to jest, że ja jestem? Ciągłe zadziwienie tym, co to jest, że ja jestem. Przybliża mnie do odpowiedzi poprzez nie słowa, ale poprzez odczucie źródła w sobie. Czym głębiej zadziwiam się istnieniem i fenomenem istnienia, to wtedy zaczynam siebie kochać. I wracając do tematu bliźniaczych dusz, odnajdę takiego partnera, na ile odnalazłem siebie, na tyle odnajdę partnera, który na tyle odnalazł też siebie. O, tak to. Powiem. Bo on zawsze będzie moim lustrem. I kończę tę książkę tak, że Bóg mówi, ja jestem twoją bliźniaczą duszą. A to piękne bardzo. No. I także zapraszam do tych trzech książek. Do wszystkich informacji są. To gdzie znajdziemy informacje o tych książkach? Tak, na stronie internetowej ciszaumysłu.pl. Przyślę oczywiście. Oczywiście. Czyli jeśli ktoś ma ochotę, zapraszamy. Książki cudowne, co tutaj znalazły się osoby, które już czytały lub są w trakcie. My, Ryszardzie, bardzo Ci dziękujemy. Coś z dźwiękiem jest nie tak, ale mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze. Ja ze swojej strony żegnam się dzisiaj z Wami. Spotykamy się w grupie sekretnej za pół godzinki, a właściwie 22 minuty. Czy nasz drogi Dareczek chce do nas dołączyć i coś powiedzieć? Poczekamy chwilę. Póki co, kochani, przypominam, że widzimy się niedługo na konferencji. O, Dareczek się pojawił w magiczny sposób. Czy Ty chciałbyś, Darku, coś dodać? Przypomniałam o konferencji, a taką masz piękną białą koszulę, że warto byłoby coś dodać. Śmieję się tylko i podglądam. Witajcie, sekundę tylko ustawię. No, proszę, a ja teraz mam w ogóle głowę w chmurach, czy jakieś tam chmurki jeszcze nad głową. Kochani, widzimy się za 20 parę minut na sekretniakach. Ryszardzie, potowarzyszysz nam dalej. Pozdradzasz jakieś sekrety. Bo to sekretna grupa. Tam się duchowo rozbieramy, mówiąc krótko. Obdarzamy swoje prawdy. Proszę, proszę. Przygotowujcie już pytania. Przygotujcie, proszę, pytania do Ryszarda. A Ryszardzie, ty przygotuj się na bardzo trudne pytania, słuchaj. No bardzo dobrze. Czy jesteś duchowy? W moim wieku już nie mam nic do ukrycia. Jeśli się chce dołączyć, to napiszcie na profilu Izabeli. Postaramy się dodać Was w miarę szybko, bo wyślemy Wam instrukcje, jak do tej grupy dołączyć.
Pozdrawiamy cię, Pluto, i do zobaczenia. Dziękuję ci, Ryszardzie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.